Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Dragon Ball Unreal, czyli gierka, którą udało mi się znaleźć i powiem wam, wow. Część z was oczywiście wie, pamięta mój stary awatar, czyli Goku. Coś, co naprawdę uwielbiam, jedno z anime, które jest naprawdę ze mną od praktycznie dzieciństwa, Dragon Ball. Czyli gierka, która ma nawiązywać oczywiście do postaci i starych, i nowych z Dragon Balla, do przemian, transformacji, co tylko jakkolwiek by to nazwać. No i tyle, chciałbym wam ją dzisiaj pokazać, niestety, na klawiaturze, więc nie wiem, czy będziemy mogli osiągnąć wszystkie tak jakby opcje. Z tego co wiem, gra jest bardziej na pady. Kliknijmy Begin i zacznijmy. Jak widzicie, jest robiona na silniku Unreal Engine 4 konkretnie, więc może wyjść z tego na pewno perełka. Mamy kilka opcji. Free Mode, graniem jako single player, Steam LAN, którego jeszcze nie ma, bo granie jest na Steamie, mamy mapy, mamy multiplayer, mamy kredity, mamy możliwość customizacji, która nie działa akurat tutaj. Też widzicie, że wersja jest z... jakby to powiedzieć, wersja 003 jest z... grudnia 2016 roku, jest to najnowsza wersja, którą udało mi się znaleźć. Jeśli znajdę jeszcze nowszą, to postaram się wam oczywiście gdzieś tam zaprezentować, aczkolwiek nie wiem, jak to wszystko wyjdzie oczywiście. Mamy controlsy, więc widzicie, że jest to oczywiście chyba pad do Xboxa, z tego co oczywiście widzę po tym wszystkim. Nie ma możliwości przejścia na nic innego. A, możemy sobie wybrać w ten sposób, ale ja próbowałem na przykład na swoim zwykłym padzie, nie działało zbytnio. Mamy możliwość zmiany tej ustawień, które są domyślnie ustawione chyba na wysokie i mamy możliwość wyjścia, więc możemy sobie zobaczyć mapy. Jest ich w tej chwili kilka. Jest Final, jest Desert, jest Test, jest Canyon i jest Namek. Więc mamy kilka mapek. Z tego co patrzyłem sobie, bo ja patrzyłem sobie na Flat Desert, wejdziemy sobie na Desert. I to jest tak, taka powiedzmy jedna z tych podstawowych mapek, bo jest ich, jak mówię, 5 i możemy się tutaj pobawić. Resztę trybów wam nie mam jak zbytnio pokazać, z tego względu, że nie działają. O, has only Xbox controller support, czyli już jestem pewien, że ma tylko tak jakby od Xboxa padzik tylko będzie tutaj nam działał. Niestety, niestety. Aczkolwiek jestem naprawdę podjarany tą grą, mam nadzieję, że wyjdzie to naprawdę fajnie i mam nadzieję, że projekt nie upadnie. Jak widzicie, mamy kilka postaci i one się zmieniły z tego co wiem, bo wcześniej było ich mniej. Mamy Goku GT, jeśli oczywiście ktoś oglądał anime, będzie wiedział o co chodzi, ja nie będę tutaj tłumaczył o co chodzi. Goku GT, mamy Broly'ego w SSJ4, mamy Whisa, mamy Goku, który tu jest w postaci gada, tu zwykłej. Mamy Vegetę, który to akurat jest zwykły, a tu akurat SSJ4. Mamy Beerusa, mamy Hita i mamy Black Goku. Jeśli chcemy kogoś kliknąć i nie działa, to po prostu wydaje dziwny dźwięk. Na chwilę obecną działają dwie postaci, czyli działa po prostu Goku i działa Goku GT. Aczkolwiek, jako że nie mam tak jakby kontrolera od Xboxa, nie mogę przełączyć się między Goku a Goku GT. Z tego względu, że ze zwykłego Goku, ja sobie wybiorę Goku, niech nam się gra ładuje. Pięknie. I jak już sami widzicie na samym... Jak już widzicie wszystko na sami na pierwszy rzut oka, gra wygląda naprawdę nieziemsko. Wow! Wygląda naprawdę pięknie. Możemy sobie przybliżyć troszeczkę naszego Goku. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy aż tak. O, proszę bardzo. Możemy sobie aż tak Goku zrobić. Proszę bardzo. Możecie sobie zobaczyć Goku w całej okazałości. Naprawdę high quality. Przynajmniej według mnie i we wszystkie gierki, co miałem okazję zagrać w Dragon Balla. Możemy sobie zrobić taki widok, możemy sobie zrobić taki widok. Jeśli chodzi o mapkę, jest też widok pierwszoosobowy z tego, co widzicie. I możemy sobie podejść chociażby do wody. Woda wygląda pięknie. Mapka, jeśli chodzi o roślinność, też jest jakoś tam urozmaicona. Najwygodniejszym trybem pewnie do gry będzie mniej więcej taki tryb, czyli z trzeciej perspektywy albo troszeczkę dalszy. Gra oferuje kilka opcji, postaram się wam je zaprezentować, niestety nie ma tego zbyt wiele, więc będę się też postarał w miarę streścić. O, widzę akurat, że kamienie nie zostały jeszcze do końca zaimplementowane, no cóż, tak bywa sobie. Także, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o Goku, on może się przemienić w SSJ-a jedynkę, potem nie ma SSJ dwójki tak jakby, czyli tej wersji z piorunkami, potem jest SSJ trójka i w SSJ czwórkę nie mogę się zmienić, ale to wam oczywiście pokażę zaraz. Więc tak, podstawowe bieganie i podstawowe skakanie, na klawiaturze będę starał się też mówić, jakie są klawisze jakie i postaram się wam też gdzieś podrzucić link do demo, żebyście mogli sobie sami też ewentualnie obczaić. Jeśli chodzi o cofanie, to nie jest to jak w normalnej grze, że odskakujemy albo robimy cokolwiek, tylko akurat tutaj sobie w ten sposób odlatuje, czy to na boki, czy do tyłu. Może wygląda to dziwnie, ale tak to jest przynajmniej wytłumaczone. Animacja chodzenia ogólnie jest całkiem ładna, jeśli chodzi o to skakanie. Skaczę wysoko, bo to Goku jakby nie patrzeć. Dalej, możemy się przełączyć w tryb latania.
za pomocą klawisza X jesteśmy w trybie latania, który też wygląda ogólnie nieziemsko. I możemy troszeczkę przyspieszyć sobie latanie. Jak widzicie, obok nas pojawia się taka jakby, nie wiem, powłoka z powietrza, z energii, jakby to sobie tam tłumaczyć. No i możemy sobie lecieć szybciej dzięki temu wszystkiemu, proszę bardzo. I możemy też sobie się zatrzymać. Ogólnie jest też, widzę, chyba jakiś system wiatru, bo widzę, że moje włosy się też troszeczkę poruszają, jeśli chodzi o to. Mapy są spore, pewnie będzie ich też więcej do wyboru. Mogę się na przykład opuścić w dół, jeśli chodzi o to, klawiszem X, albo mogę podlecieć wyżej i klawiszem klawiszem Z się opuszczam, a klawiszem X mogę się puścić w ten sposób. Jeśli chodzi o uderzanie, to akurat tutaj to nie działa, nie za bardzo wiem niestety czemu, ponieważ z tego co wiem, walka powinna zostać tak jakby ogarnięta. Dobrze, zrobimy sobie tak, podlecimy sobie kawałeczek wyżej. Mamy kilka opcji, nie wiem czy będzie mi dane tak jakby wam pokazać. Klawisz R, tworzymy sobie Spirit Bomb, czyli nie wiem jakby to powiedzieć, kulę dusz? Spirit? Nie wiem, cokolwiek. Fani Dragon Ball będą wiedzieli o co chodzi, tak? Będę używał bardziej angielskich nazw. Możemy sobie Spirit Bomb jak najbardziej i ona się będzie tworzyła duża. Problem jest w grze w chwili obecnej taki, że nie za bardzo jesteśmy w stanie ogarnąć w momencie, kiedy to jest gotowe, bo jest dźwięk tworzenia i tak dalej niektórych rzeczy, aczkolwiek potem nie ma tak jakby efektu kończenia. I nagle ucina się dźwięki, musimy się domyślić, czy akurat już możemy to puścić, czy jeszcze nie. No jak w tej chwili widzicie, lecą cząsteczki energii, która jest teoretycznie zbierana, tak jak było to wytłumaczone chociażby w anime. Jest zbierana energia, ale cały czas jest ten dźwięk tak jakby kumulowania tej energii. Cały czas. I nic nie można z tym niestety zrobić. Możemy tak chwilę poczekać, ja nie próbowałem robić Spirit Bomba jeszcze całego. Ale widzicie, że on się chyba tworzy, bo cały czas leci sobie w górę. Przynajmniej tak widzę, że leci sobie w górę. Może on teraz skumuluje tak jakby tą energię, czyli najpierw była rozproszona, stworzył ją w ogóle i teraz ją tak jakby kumuluje, zmniejsza ją. Albo leci ona po prostu do góry. Nie jestem w tej chwili niestety w stanie stwierdzić tego wszystkiego. Jak widzicie, cząsteczki sobie lecą cały czas. Nasz Goku sobie stoi tak jakby w pozycji, gdzie ma uniesione dłonie. No i tworzy nam się ta kula energii, która jest tam cały czas, jakby nie patrzeć. Ale nie możemy nic z tym zbytnio zrobić w chwili obecnej. Mogę puścić i skończę ją tworzyć, koniec. Jeśli chodzi o to. Co więcej, co mogę wam pokazać jeszcze, tak się zastanawiam, pod klawiszami. A, klawiszem L na przykład i klawiszem K zmieniamy sobie wysokości, jakbyśmy chcieli. Jedni mogliby chcieć latać tak, drudzy mogliby chcieć latać tak. Ja mniej więcej lubię wycentrowane, więc zrobimy to sobie w ten sposób. Co więcej, co mogę wam jeszcze pokazać, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy. Po przemianach też mamy inne możliwości. Możliwości robienia różnych rzeczy. Pod na przykład altem mamy Kamehameha. Widzicie, zbiera energię i nagle dźwięk ucicha. Oh yeah! I to jest coś pięknego i na taką grę można naprawdę wyczekiwać. O, tu widzę, mamy chyba... Nie, tu nie mamy możliwości. Nie ma możliwości tak jakby ten podstawowy Goku używania niektórych rzeczy, niektórych umiejętności, jeśli chodzi o inne. Staram się jeszcze sprawdzić, czy czegoś nie wyczaiłem. Wszystko wyczaiłem, więc przejdźmy sobie teraz do kwestii, która pewnie interesuje część graczy, czyli to, o czym mówiłem. Czyli konkretnie o przemianie w Super Saiyana. Jeśli ktoś nie wie, jest to oczywiście fragment z Nameku. Pięknie, po prostu pięknie, no to jest coś niesamowitego, coś naprawdę mega fajnie stworzonego, jeśli chodzi o gierkę. Mogę wam się przestawić w ten sposób i widzicie, że jest rzeczywiście mega ogrom energii. Przy SSJ-cie dwójce oczywiście są te takie jeszcze, jakby to powiedzieć, błyskawice, czy jakby to określić. Tutaj niestety nie ma tego wszystkiego, ale widzicie, że śmiało możemy się poruszać, możemy też sobie, o, jak włączę tryb latania, to się to wyłącza. Mogę wam troszeczkę ładniej pokazać tą całą postać. Naprawdę wygląda pięknie. Model jest świetny. Tak samo jak całe otoczenie. Także no, możemy sobie latać. I tutaj na przykład przy lataniu już mamy energię. No jak widzicie. Proszę bardzo, część rzeczy się jeszcze buguje. Nie wiem, czy będę wam w stanie pokazać to. Nie będę wam w stanie pokazać tego, niestety. Tutaj nie działa to na tej wersji. Są różne wersje, są starsze, nowsze. Niektóre rzeczy zostały usunięte, niektóre zostały dodane, jeśli chodzi o to.
Dobrze, spróbujmy sobie jakieś kolejne rzeczy może zrobić. Halo, bo tutaj chciałbym jeszcze coś zaprezentować. Cokolwiek. O, coś... Coś włączyłem, nie jestem pewien, co to było. W każdym razie, mamy możliwość jeszcze czegoś zrobienia, bo nie jestem pewien, czy ta forma jest jakaś taka, powiedzmy, ogólnie ogarnięta. Nie, chyba nie możemy nic zbytnio w tej formie zrobić. Niestety nie możemy zbytnio nic w tej formie zrobić, ale możemy przemienić się do kolejnej formy. Czyli do SSJ-a trójki, który też swoją drogą wygląda naprawdę przepicko. Wygląda, no, świetnie, naprawdę pięknie wygląda, jeśli chodzi o to. I teraz tak, czy jeśli chodzi o tą formę, to czy mogę wam coś więcej zaprezentować? Na pewno mogę wam pokazać tryb latania, gdzie tutaj już przy lataniu jest ten taki fajny, jakby żółty, nie wiem, powiedzieć, płomyczek, który pojawia się w ten sposób, proszę bardzo. I można sobie popatrzeć, możemy sobie latać też na boki, możemy sobie latać do tyłu, do przodu, jakbyśmy chcieli. Naprawdę, naprawdę wow. I można sobie tutaj popatrzeć na to wszystko. Ja naprawdę nie spodziewałem się, że będę w stanie kiedykolwiek zobaczyć gierkę, która będzie działała sobie mniej więcej w ten sposób. Wow, naprawdę szacunek dla twórcy. Teraz tak, czy będę wam w stanie jeszcze cokolwiek ciekawego pokazać, jeśli chodzi o tą postać? Tak się zastanawiam, bo ja sobie częściowo przeglądałem te wszystkie postaci, ale nie jestem pewien, czy czegokolwiek nie pominąłem. Chyba nie pominąłem niczego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc będziemy mogli sobie przejść do czwartej formy. I widzicie, że tutaj nam się pojawia możliwość wyboru. Albo SSJ4, albo SSJ God. Ja niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić, ponieważ nie działają tu żadnego rodzaju kontrolki. Działa tutaj tylko Xbox, a żaden klawisz na klawiaturze nie jest przypisany do tego, żeby móc po prostu zmienić to sobie. Jeśli chodzi o, nie wiem, moją postać, jeśli tak to mogę opisać. Przytrzymuję klawisz M ogólnie, jeśli bym chciał się zmienić, bo o tym jeszcze nie mówiłem. Ale jak wiecie, w tej chwili na przykład już się zbaguje nam i będzie się pojawiało kolejne. Więc ja sobie wejdę do gry jeszcze raz i pokażę wam moment, kiedy już będę SSJ4 oczywiście. Także no, już jesteśmy w grze. Wybrałem sobie teraz opcję play, żeby zagrać na podstawowej mapie z małym dodatkiem, który wam zaraz pokażę. No i jak widzicie, jest tutaj, są wszystkie dalej postaci, aczkolwiek wybieramy sobie Goku GT. Proszę bardzo, jak najbardziej jest Goku w wersji GT. No i obok też widzicie oczywiście drugiego Goku. Jesteśmy Goku w wersji GT i mogę wam tą wersję GT jakkolwiek pokazać. Niestety tutaj nie za bardzo działa tryb pierwszoosobowy, ale tu mamy coś takiego jak tryb naładowania, który działa w ten sposób. Jak widzicie, unoszą się kamienie, jest żółta poświata, która powinna według mnie zostać zmieniona na trochę inny kolor, aczkolwiek jakkolwiek jestem w stanie wam pokazać po prostu naszego Goku. I tyle. Jest też drugi Goku w wersji tak jakby Blue, czyli najnowszej z Dragon Balla Super. Aczkolwiek on nie jest zaimplementowany, możemy go sobie tylko podziwiać niestety. Ale jest, wiemy też, że coś takiego możliwe, że jest w planach. No i standardowo możemy sobie jeszcze chodzić, tak, jeśli chodzi o naszego Goku. Tam jest coś ogólnie zbugowanego, nie wiem o co chodzi. Ale SSJ4 ma już tak jakby wgrane ataki, więc jak widzicie możemy sobie śmiało uderzać. Pod lewym klawiszem myszki jest uderzanie, a pod prawym jest kopanie. W ten sposób to sobie działa, nie możemy zbytnio nic robić, jeśli chodzi o jego wygląd tutaj. Jeśli chodzi o kolejne jakieś tam kwestie, które chciałbym wam pokazać. On posiada kilka umiejętności. Nie zmiana kamery, tylko o. Taioken, jeśli ktoś kojarzy. Taioken, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest Taioken, jako oślepienie. Możemy się ładować pod klawiszem F, bo tego nie mówiłem też. Pod jakim klawiszem, tylko wiem, że działa. Jeśli chodzi o resztę opcji. On tutaj, jeszcze może tak jakby się gibać pod shiftem, który nie wiem, czy to jest jako obrona, czy jako, co ma mi to sugerować. Możemy sobie pójść w tryb latania, co widzicie w ten sposób tutaj. Jest jak najbardziej tryb latania i on podczas latania również ma tak jakby tą swoją powłokę. Ona też się czasem, o właśnie, załapuje tak jak SSJ3, że lecimy sobie w tak jakby żółtym promieniu światła. I wygląda naprawdę genialnie. Można byłoby z tym jakieś tam cutscenki robić, animacje, czy co byśmy sobie chcieli. Mamy też oczywiście system walki, możliwość system kopania. No i jeśli chodzi o dodatkowe opcje. Jeśli chodzi o dodatkowe opcje, możemy sobie włączyć taką cutscenkę i możemy sobie stworzyć tak jakby Vegetę, który tutaj gdzieś się nam powinien pojawić. Niestety nie jestem pewien, gdzie on teraz jest. Tam jest, dobra. Możemy sobie włączyć też tak jakby system... właśnie, teraz mogę wam pokazać, bo tutaj jest za pomocą... mogę sobie zrobić spectatora w tym momencie i pokazać wam, jak wygląda Goku w tej chwili.
wygląda w ten sposób, wygląda naprawdę wow, wygląda naprawdę wow, jeśli chodzi o to i no nie mam nic po prostu więcej do dodania, tak? Mogę sobie to zrobić w ten sposób, bo mogę sobie zobaczyć, jak to wszystko w tej chwili wygląda. No i mamy tam chociażby Vegetę, który sobie tam łazi. A w sumie to sobie tutaj stoi, jak widzicie. I mamy kilka opcji w grze, innych, dodanych, tak jakby, którymi się możemy pobawić śmiało. Możemy się naładować w ten sposób. Proszę bardzo. Ten Tajoken, tak jak mówiłem chyba. Nie jestem pewien, czy to nie była umiejętność, tak jakby... Nie Goku, tylko konkretnie mam na myśli umiejętność kolejnej osoby. Jak widzicie, oni się będą też duplikować. Tutaj gdzieś powinien być ten poprzedni. Tu jest poprzedni, a tam jest kolejny. I tylko ten, którego najnowszego stworzyliśmy, możemy z nim walczyć. Że to nie jest umiejętność ten Shinhana. O to mi konkretnie chodziło. Także, no, jeśli chodzi o niego, możemy się z nim bić. Jak najbardziej możemy się z nim bić. On nam nie odda, bo on jest takim typowym botem. Aczkolwiek mamy już naprowadzone, naprowadzanie mamy ustawione. I system walki jest jak najbardziej. Możemy się z nim bawić, jakbyśmy sobie tylko chcieli, proszę bardzo. Czasem jest też taka animacja śmieszna łapania. Teraz go uderzyło na przykład. Nie za bardzo, nie jestem w stanie ogarnąć, jak zrobić tą animację tak jakby kopania. Proszę bardzo, ale możemy się z nim jak najbardziej bić. Mamy też dodatkowe opcje, czyli kiedy przytrzymamy sobie Alt, bo wcześniej Altem robiliśmy Kamehę. Nie wiem, jak zrobić fuzję z Gogetą, ponieważ nie ma klawiszu przypisanego, tak jakby jeśli chodzi o grę w trybie klawiatury. Aczkolwiek mamy dwie opcje, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. Możemy puszczać Super Ki Blasty prawym klawiszem myszy i on tam sobie, powiedzmy, dostaje to wszystko. No i mamy możliwość stworzenia jeszcze jednej rzeczy, jeśli chodzi o, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać. O, widzę, że też obracanie działa, jeśli chodzi o to. Proszę bardzo, mogę się tak obracać troszeczkę. No i możemy też stworzyć sobie Kamehamehę. Tutaj troszeczkę inna jest animacja. Nie ma dźwięku, że Kamehameha, tylko znika dźwięk i będzie głośno. Właśnie, niestety nie ma tak jakby też animacji pokazywania tego, że on dostaje jakieś tam obrażenia. Można stworzyć to jeszcze raz, mogę wam pokazać, że jest dosyć śmieszna rzecz jedna związana z tym wszystkim. Nie wiem, czy mogę puścić szybciej, mogę. I dodatkowo go mogę puszczać jeszcze blasty. Więc jest dosyć śmiesznie, jeśli chodzi o to. Mogę się też z tą kamehamehą... Mogę się też z tą kamehamehą poruszać. No i jest możliwość też jakby... teleportacji Goku. I możemy sobie w ten sposób walczyć. Wygląda to już o wiele ciekawiej, tak? Możemy to wszystko łączyć, czyli na przykład zapluć go blastami, przenieść się do niego, opluć go blastami, podlecieć, pobić. O, teraz wygląda to dziwnie. I teraz ogólnie powinna się odpalić animacja, ale się nie odpaliła. Nie wiem czemu. Nie wiem, na jakiej zasadzie się to odpala, ale jest jak jest, co zrobić. No i tyle. To jest właściwie większość opcji, które możemy stworzyć. Ja nie odkryłem żadnego przycisku, za mocą którego mógłbym się, tak jakby, nie wiem, stworzyć z tym, stworzyć się w Gogetę. Nie za bardzo odkryłem taką opcję. Jeśli ktoś z was odkryje, oczywiście, to może śmiało dać znać, bo jak mówiłem, ja nie za bardzo, o, już ładuję. Kliknąłem tylko lewy, czyli nie muszę załadować do końca. Strzeli? Nie strzeli. No, ja nie odkryłem klawisza, którym mogę tak jakby ogarnąć to wszystko. Myślałem, że teraz nam się animacja pokaże tego nowego. No niestety nie. Cały czas pokaże się animacja tak jakby tamtego Goku, który został sobie w tamtym miejscu. I jak mówiłem, ja niestety nie wiem, w jaki sposób mogę zrobić sobie animację. Teoretycznie powinienem też móc się przemienić w jakiegoś tam chyba kolejnego, aczkolwiek nie jestem pewien, czy to zostało już zaimplementowane, czy nie. I tyle, no nie mamy innych opcji, nie mamy możliwości zmiany, niczego tutaj. Możemy zmieniać sobie, o, wyszło nam z gry, bo skraszowało, bo zmieniałem wszystkie sobie ustawienia. Od 1 do 4 mamy możliwość ustawienia grafiki. I to by było też na tyle, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że się wam materiał spodobał, możecie sami sobie obczaić tą gierkę. Link będziecie raczej mieli w opisie, jeśli nie, to nie jest ciężko to znaleźć. Póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!